środku polskiej ziemi, tutaj w stolicy Niemiec, świętujemy nasze święto narodowe, Dzień Konstytucji 3 maja. Zaprosiliśmy bardzo wielu gości i wszyscy przyszli. Jest tutaj ponad 300 osób. Były prezydent Republiki Federalnej Niemiec Horst Köhler, przedstawiciele niemieckiej dyplomacji, niemieckich urzędów, parlamentarzyści, byli ambasadorowie Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, no i mnóstwo naszych przyjaciół z Niemiec, z korpusu dyplomatycznego. Świętujemy wspólnie nasz Dzień Konstytucji. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Mich verbindet mit Polen das Bewusstsein und die Verantwortung. Z Polską łączy mnie świadomość i odpowiedzialność, że Niemcy i Polacy mają zadanie zjednoczyć Europę, być silni przeciwko wrogom, którzy nam nie życzą dobrze, ale także uczyć się od siebie nawzajem. Niemcy powinni więcej słuchać polskich przyjaciół i przyjaciółek, a polscy ludzie powinni ufać Niemkom. To jest moje życzenie, moja nadzieja i wierzę, że idziemy w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Und ich glaube, dass in diese Richtung gehen wir auch. Jest wiele osób ze świata politycznego niemieckiego, ale przede wszystkim jest bardzo dużo Polaków mieszkających w Niemczech, w Polonii. Jest takie dobre połączenie, że mówimy o problemach bezpieczeństwa, mówimy o Podkarpaciu, o Rzeszowie, ale nie tylko przez pryzmat zespołów ludowych, nie tylko przez pryzmat jedzenia dobrego, eko, ale mówimy także przez pryzmat bezpieczeństwa, że Podkarpacie jest dzisiaj kluczowym regionem w pomocy Ukrainie. Podkarpacie jest kluczowe na drodze z zachodu na Ukrainę i Podkarpacie zasługuje na więcej uwagi, także tutaj, w jednej z głównych stolic europejskich. Także super, że jest tak dużo Polonii. Wspaniały weekend, bo wczoraj jeszcze było przedstawienie o Irenie Sendlerowej. Dużo się dzieje, a dzisiaj wszyscy znowu znaleźli czas, znowu są razem. To jest bardzo poruszające. Województwo podkarpackie to przede wszystkim tradycja, gościnność, zdrowa żywność, jakość życia, ale z drugiej strony nowoczesność, wysokie technologie, branża lotnicza, motoryzacyjna i informatyczna to są nasze atuty. Tak jak wspomniałam, jesteśmy regionem bardzo gościnnym. I dlatego też w pierwszych latach wojny na Ukrainie byliśmy tym pierwszym regionem, który otworzył swoje domy i przyjął uchodźców do swoich rodzin. Zostaliśmy zaproszeni przez Urząd Miasta, żeby uświetnić tutaj uroczystość. No, gramy naszą muzykę z Podkarpacia, moją muzykę oraz gramy też standardy muzyki jazzowej. Ja gram po raz pierwszy i jestem miło zaskoczony. No, przede wszystkim możemy się pochwalić znanym nazwiskiem Stańko Tomasz, który był wybitnym trębaczem, no i reprezentował naszą kulturę w Polsce, jak i na całym świecie. Witaj dniu 3 maja, który wolność nam zwiastuje. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem.
Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Dzisiaj triumfujesz, witaj maj, 3 maj, u Polaków długi raj, witaj maj, 3 maj.